Sobotnia impreza w klubie Stara Kotłownia była wydarzeniem, na które z niecierpliwością oczekiwali miłośnicy reggae i hip-hopu. Chętnych było więcej niż biletów. Niektórzy fani duetu Buzz Saipan i Bob One nie załapali się więc na koncert. Ci, którzy wcześniej kupili bilety, nie żałowali decyzji. Zanim jednak wystąpił duet, publiczność rozgrzewały hip-hopowe supporty Ludwik oraz Beka Squad. Po nich przyszedł czas na niespodziankę, występ oświęcimskiej formacji Grawitacja. 10 tancerzy dało znakomity pokaz taneczny. Tuż po godzinie 20:30 na scenie pojawili się wyczekiwani przez ponad setkę fanów Bob One oraz Buzz Saipan. Artyści zapresentowali mieszankę reggae, ragamuffin i hip-hopu, a wśród numerów nie zabrakło takich hitów jak Daj z siebie wszystko, Korzenie i kultura oraz Trzy życzenia. Koncert nasz to jest zawsze jakiś tam przekrój naszych solowych numerów, numerów, które zagraliśmy razem na wspólny materiał, numery, które nagraliśmy gdzieś tam, bo na swoje płyty nawzajem, bo tak w sumie jest, że najczęściej na mojej płycie jest jakiś numer bas z basem, na basa na płycie jest numer ze mną. Także to jest taki przekrój ogólnie po prostu tego, co robimy. Bob One ma na koncie dwie płyty oraz epkę z Buzz Saipanem. Obaj nie ukrywają, że ta współpraca bardzo dobrze się układa. Wiesz co, nie wiem, jakiś tam wspólny mental chyba, nie? To, że jakoś myślimy na podobnych torach i mamy wspólne poczucie, jakieś takie podobne poczucie humoru. To chyba to sprawia. No, poza tym jesteśmy kumplami, no więc co, no z kolegami się zawsze najlepiej pracuje, nie? Buzz Saipan od lat chodzi w Polsce za ikonę muzyki reggae. Z kolei Bob One to uznany raper i producent muzyczny. Jednak nie samą muzyką obaj żyją. Mają także inne pasje. Jakie? Lego. To jest moja, tak, to jest moja druga pasja i mówię to oficjalnie, poza muzyką, jaram się tym niemożliwie. Zbieram, kolekcjonuję od wielu lat, mam tego bardzo dużo. Ostatnio udało mi się uzyskać swój pokój na to, więc jestem człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, jeżeli chodzi o hobby. Płyty wydaję, pokój na Lego mam, wszystko gra. Ja też bardzo, bardzo interesuję się sceną elektroniczną, sceną muzyki elektronicznej. Dużo też jakby słucham rzeczy, chodzę na koncerty. Natomiast takich zupełnie pozamuzycznych zainteresowań to ja jestem fanem komiksów. Szanowni artyści dali bardzo energetyczny koncert, podczas którego publiczność reagowała żywiołowo i bawiła się fantastycznie. Nie ma wątpliwości, że dla wszystkich tegoroczne Andrzejki w Starej Kotłowni były bardzo udane. Siemanko, z tej strony Bob One. Buzz Saipan. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów szanowskiej telewizji. Tak jest. Oglądajcie to. Dokładnie tak. Raz, dwa, trzy! Cała załoga dzisiaj!